Szanowni Państwo, jesteśmy u Państwa, nie znam nawet nazwiska, bo nie chcę reklamować, po prostu chcę Wam tylko pokazać, jak można upiec chleb z najstarszych zbóż występujących jeszcze w Polsce. Samopsza, łaskurka i orkisz. Zaraz Wam, gospodyni, pokażę, jak pieczemy chleb z samopszy, czy z orkiszu, czy z łaskurki. Szanowni Państwo, są to rośliny jeszcze nie zboża, niesmodyfikowane. Te zboża po prostu używali kiedyś nasi przodkowie i byli bardzo zdrowi. Samopsza to jest coś takiego, zobaczcie, wygląda to jak jakiś taki chwaścik. I były wielkie obawy, czy będzie w stanie ta samopsza wyżywić społeczeństwo polskie. Zresztą nie tylko polskie, bo te zboża były też używane na terenach innych. Płaskórka, zobaczcie, też wygląda przepięknie. To jest płaskórka. Płaskórka czy płoskórka, różnie to nazywamy. To jest orkisz. To jest zboże jeszcze nie zmodyfikowane i dlatego są pewne gospodarstwa, ale to już są fanatycy, którzy po prostu robią produkcję, czyli pieką chleby, produkują mąkę. Chcą to sprzedawać, ale trudności, jakie są przed nimi stawiane, robią to, że tego produktu jest coraz mniej. Ja myślę, że gdyby władze przestały wtrącać się w rzeczy nieswoje, chleb taki byłby na waszych stołach w dniu codziennym. I mąki, nie tylko mąki. Szanowni Państwo, to gospodarstwo wysyła, piecze chleby, wysyła chleby do domu. Wiecie, dlaczego wysyła do domu chleby? Ponieważ ten chleb nie czerstwieje. On zrobi się troszeczkę twardy dopiero po 7-8 dniach, gdyż tutaj nie ma żadnej chemii. Tutaj mamy młodą gospodynię, która zamiesiła chleb. Pokażę Wam, jak ten chleb pieczesz, jak Ty to robisz. Weź powiedz, tylko troszeczkę, kochanie, głośniej powiedz, ta kamera jest taka głupia kamera. Ona nie pyta na odległość. Dobra, czyli tutaj mamy zrobiony roszczyn z płaskórki, mąki, to jest ta płaskórka i samopsza. Zrobiłam ją pół na pół z tego względu, żeby połączyć fajnie smaki, a pokazać jednocześnie jak on wygląda smakowo, wyglądowo i takie różne rzeczy. Więc możemy tu zrobić na samym początku, pokazać, tak wygląda ciasto drożdżowe. Możemy tak zrobić na zakwasie. Tylko żeby zrobić chleb na zakwasie, musimy to zrobić dzień wcześniej. Drożdżowe niekoniecznie, możemy też zrobić po prostu parę chwil. Więc pokażę, jak to powinno wyglądać. Ona będzie pokazywała, a ja będę rozmawiał z gospodarzem tego obiektu. Powiedz nam, możemy pokazywać, jak robi, a my będziemy sobie rozmawiać. Powiedz, sami tą mąkę mielicie? Macie swój młyn? Tak. Sami uprawiamy to na obwodniku, sami obrabiamy, sami mielimy, no i pakujemy, nawet etykiety sami robimy. Jesteśmy samo. Tak, wysyłacie to do klientów też? Wysyłamy, tak, po całej Polsce wysyłamy. No wiadomo, koszt jest troszeczkę się na wysoki, ale wysyłamy to. No ale jest to produkt stuprocentowy. Jest to produkt po prostu, który naprawdę daje powera, jeżeli chodzi o ten. Jest to produkt polski przede wszystkim, wyprodukowany przez polskiego rolnika. Czy dodatkowo na oborniku. Na oborniku, czyli to jest naturalny produkt bez środków chemicznych, tak, bez nawozu. Zobaczymy, co dalej nasza pani zrobi z tym chlebem. Przyglądajcie się i ocencie sami. Musimy foremki wysmarować bardzo dobrze. My do tego używamy smalcu wieprzowego. Można smalec, tłuszcz, olej kokosowy, ale my jesteśmy zwolennikiem... Lepiej polski smalec. Tak, dokładnie. Dokładnie, lepiej polski. Nadmiar możemy sobie spokojnie zlać. Robisz to bardzo, bardzo szybko, widzę. Tak, dlatego że jest tutaj temperatura dosyć wysoka i topi się nam smalec, więc musimy to zrobić szybko. Szybko, przede wszystkim szybko. W domu tak, takiego pośmiechu nie ma, bo smalec jest cały czas w lodówce. Możemy to zrobić wolniej. Idzie się to po mistrzowsku, a w domu dużo chleba pieczesz? Czasem dużo,
czasem 35 bochenków tygodniowo. Czasem się zdarza, że tylko tak dla siebie po. A dlaczego 5, nie 3000? Przecież macie swój młyn. Macie no, 3000 to trochę wyzwanie by było. No, ale wiesz, jeżeli będą zamówienia, ludzie będą chcieli jeść twój dobry. Nie ma problemu. Dlaczego nie upieczesz? Nie ma problemu z tego względu, że my mamy piec chlebowy przystosowany na 80 bochenków chleba. O, ja mam tylko na 20. 80 mamy dwupoziomowy, wybudowany 3 lata temu przez Duna. Wcześniej mieliśmy taki mały chlebek, taki piec. Wszystko oczywiście opalane drewnem. Ale na dzień dzisiejszy możemy upiec aż 80 bochenków chleba. Także, gdy będzie taka potrzeba, nie ma problemu. Rękawy do góry. Do was zamówić, zadzwonić, zamówić i pieczesz nagle 100 bochenków chleba dziennie. Tak. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Z wysyłką. Naprawdę? Tak. Przy wykładaniu chleba bardzo ważne jest, żeby nie za dużo, bo wtedy nam lubi. To właśnie wytłumacz to kobietom, naszym Polkom, żeby wiedziały, bo wiesz, tak to nie wszystkie kobiety wiedzą. Z reguły to idą do jakiegoś sklepu i kupują chleb. Nie wiadomo, czy to chleb, czy nie chleb, ale kupują. Powiem tak, ciasto jak jest wyrośnięte, to ono musi być zawsze troszeczkę przemieszane na solnicy. Ciasto musi być pulchne, bardzo delikatne, nie może być za twarde, ale dobrze wymieszane. Dobrze wymieszane ciasto, dobrze napowietrzone. Przy zakwasie tego nie musi być, ale przy drożdżowym drożdże lubią, żeby było ciasto napowietrzone. I jak wyrobimy to dobrze, musimy do foremki maksymalnie tak 2/3, ale to jest maks. Najlepiej by było tak do połowy, bo wtedy ciasto ma jeszcze podrosnąć na foremce i musi podwoić swoją objętość. A powiedz mi, dlaczego nie posypujesz chleba makiem? Posypujesz też? Bardzo trudno jest znaleźć na polskim rynku ekologiczny mak. No my maku nie produkujemy, bo jest zakaz, bo nasz rząd był tak wspaniały, że no, zakazał uprawy w ogóle maku i sprowadzamy z Czech. A na Czechach, to co oni robią? Randapują i jest po prostu nieekologiczny. No cóż możemy na to poradzić? No my jako rolnicy ekologiczni ubolewamy nad tym, chcielibyśmy posiać. Mieliśmy takie zamiary, no ale niestety niepozwalane mamy na to. Więc możemy posypać czarnuszką, ale z nią też jest trochę problem, żeby dostać ekologiczną, no ale już jest mniejszy problem. Możemy posypać płatkami owsianymi, czy płatkami z samoprzy, możemy jajkiem posmarować odrobinkę, żeby była ładna, przyrumieniona skórka, ale myślę, że to nie ma problemu, żeby... I nie ma potrzeby takiej, żeby to... Czyli mówisz, że mak, który jest na polskim rynku, nie jest makiem... Nie jest makiem ekologicznym. Można kupić, na pewno gdzieś są ekologiczne, gdzieś sprowadzane z jakichś tam różnych firm, no ale w Polsce no nie mamy. No idzie ci to bardzo sprytnie. No lata doświadczenia. Ja osobiście chleb już piekę 19 lat. No Barza, wyglądasz na 20. Jak to, od 5 zaczęłaś? Nie, już mam trochę w PESEL-u, więc pieczenie chleba dla mnie to jest no, bardzo proste. Wszystko po prostu zależy od wprawy. A kto cię nauczył pieczenia chleba? Jako mała dziewczynka zawsze patrzyłam, jak to mama robi. Kiedyś mnie zostawiła samą i mówi tak, zajmij się chlebem, zanim wrócę. Więc powiedziała mi, że trzeba go dosypać mąki, trzeba wsypać soli, zamieszać, bo ona wcześniej roszczyn już zrobiła. Więc zrobiłam, zamieszałam i tak sobie myślę, no fajna zabawa trochę, nie? Jako dla dziecka. No ale później, jak trochę życie nas zmusiło do tego, żeby zmienić styl życia, odżywianie, to trzeba było po prostu sobie o tym przypomnieć. Więc ten chleb, który mamy w sklepie, to jest produkt chlebopodobny. Zjedzenie kromki takiego chleba daje nam sytość, daje nam zdrowie i w ogóle no, smak takiego chleba, zapach w domu nosi się niesamowicie. I teraz co z tym chlebem robisz? Wkładasz do piekarnika? Nie jeszcze. Jeszcze go nie wkładam do piekarnika. Musimy go odstawić,
Urosnąć musi. Przykryjemy go ściereczką i żeby podwoił swoim objętość, okiem. Tak na wysokość całą foremeczkę. Wtedy jak nam to urośnie, wkładamy do nagrzanego piekarnika. Może by to piec lbowy, teraz akurat mamy piekarnik. Ustawiamy na temperaturę 220 stopni i wkładamy. Pieczemy tak z 10 minut i zmniejszamy temperaturę na 180 stopni. Pieczemy około godziny czasu, ale przy drożdżowym cieście wystarczy 50 minut spokojnie. Dobrze, kochani. To ty teraz przykryjesz, on rośnie, tak. A my poczekamy. Jak widzimy, chlebek nam rośnie. Nasza gospodyni, piekarka, robi tam piekarnik, ustawia na jakieś tam temperatury. Na jakie temperatury ustawiasz i powiedz, jak to mają ludzie robić i kobiety. Temperaturę ustawiamy, jeżeli jest dobrze piekarnik sprawdzony i dobrze piecze, to ustawiamy na 180 stopni. Jeżeli jest niesprawdzony jeszcze piekarnik, nie wiemy, czy on dobrze grzeje, czy źle grzeje, ustawiamy na 220 stopni. Do nagrzanego piekarnika wkładamy już wyrośnięty chlebek. Więc tak chlebek nam wyrósł po tym czasie. Jest przepiękny, więc go wkładamy. Wkładamy sobie chlebek i pamiętajmy zawsze do nagrzanego piekarnika, nigdy do piekarnika, który nie ma odpowiedniej temperatury. Wkładamy, znak krzyża musi być obowiązkowo, zamykamy i czas ustawiamy 60 minut. Czyli na godzinę czasu. Godzina czasu. Może okazać się, że chlebek nie potrzeba, żeby był godzinę czasu. Więc sprawdzamy. Po 50 minutach on może być już gotowy. Czy on może się ruszać w środku foremki? Nie może się ruszać. Czemu nie? Nie. Przy włożeniu do pieca chleba nie możemy potrząsać. Ale nie, po wyciągnięciu. A, po wyciągnięciu. Się wypieka, nie, jak się już... sprawdzamy, czy jest upieczony w czy jest upieczony. Jak nie, jak jest dobrze upieczony, skórka ma odstawać od foremki. Czyli całkowicie ma odstawać od naczynia, w którym jest wypiekany. Najlepiej wypiekamy w szklanym albo w ceramice. Bo widać. Szkło i ceramika równomiernie chłonie temperaturę i dobrze nam dopieka z każdej jednej strony. Spód, bok idealnie. Dobrze wypieczony chlebek, jest fajnie skórka przyrumieniona i chlebek jest rumiany cały od spodu. Jak jest, wyciągamy, chlebek ma dudnić. O, ma fajny... To później pokażesz, jak dudnić. Teraz, szanowni Państwo, pieczemy za godzinę dalszy ciąg. Szanowni Państwo, wyciągamy właśnie chleb z naszego piekarnika. Proszę zobaczyć, jak on się upiekł. Gorący, proszę uważać. O. To jest chlebek upieczony na poczekaniu, tak to można powiedzieć. Po czym poznajemy, że on jest upieczony? Wyciągamy go z foremki. No. Dobrze wypieczony chlebek musi... Pukać. Pukać, dokładnie. Aha, jak puka, to już jest dobry. Jak puka, to znaczy, że już jest dobry. Jeść go na gorąco chyba nie można. No nie, musimy poczekać troszeczkę, żeby ostygł. Mhm. Chwila, moment i będzie, będzie gotowy. Obracasz go tak do góry nogami? Ja tak robię. Nie, mój sposób jest taki. Kładziemy go tak, jeden obok drugiego. I nakrywamy ściereczką. Już dajcie ściereczkę. Dobra, nakrywamy go ściereczką, i on żeby nam parę, tylko tak? doszedł. Musi odmięknąć skórka, bo na razie jest twarda, ale skórka musi odmięknąć, ma lekko, na ciśnięciu ma robić się ładne zgłębienie. Wtedy go odkrywamy i wtedy go obracamy w taki sposób. I co? Kroimy później i jemy? Kroimy. Jeszcze musimy poczekać troszeczkę, żeby ostygł. Niedużo, ale ostygniemy. Kroimy na kromeczki takie małe. Możemy zjeść cebulka. Smalec albo masło i ser. Masło, ser albo można zrobić z oliwa olej lniany. Aha, i moczyć olej lnianym. Tak, moczyć olej lnianym, dodać soli, pieprzu, jak to lubi. Plaster cebuli do tego. Super. Szanowni Państwo, i właśnie w taki sposób winniśmy wszyscy w domu piec chleb. Nie czekać, aż nam dostarczą chleb, czy zrobią ten chleb taki, czy owaki. Szanowni Państwo, to jest prawdziwy polski chleb. Pieczony przez prawdziwą polską kobietę i pieczony przez polskie gospodarstwo rolne. Gospodarstwo, które produkuje, wiecie, tutaj mamy adres do biogospodarstwo, są ich ten, niech kamera pokaże, gdzie oni funkcjonują, jak działają,
i po prostu jak pieką polską zdrową żywność, czego ja osobiście Wam życzę, abyście taką jadali. I chcę powiedzieć więcej. Oni chleb nawet wysyłają pocztą, musicie wiedzieć, bo ten chleb nie czerstwieje. On tylko troszeczkę stwardnieje, ale jakości i walory tego chleba są takie, jak były przykładowo w latach 20., 30. Dokładnie. Bo tam nie było jeszcze nawozów. Ta nie jak w chwili obecnej, gdzie nawozów jest więcej jak chleba. I obecny chleb nie nazywa się chleb. Jest to produkt chlebopodobny. A tutaj, kochanie, mamy chleb. Czyli mogę Cię ucałować. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo.